W filmie tym powiem Wam, co to jest suma funkcji. A więc mamy dwie funkcje. F od x równa się 9 minus x kwadrat i g od x równa się 5x kwadrat plus 2x plus 1 i mamy znaleźć f plus g w punkcie x. Więc to tutaj ta notacja oznacza sumę funkcji f i g. I teraz to jest pewna nowa funkcja, która powstaje z tych f i g w ten sposób, że no, ma być sumą, prawda? Wobec tego prawdopodobnie coś będziemy dodawać. No i dodajemy wartości, no, czyli wartość tej sumy funkcji w punkcie x to jest suma wartości f od x i g od x. No to może przepiszmy jeszcze raz w tym naszym konkretnym przykładzie. F plus g w punkcie x to jest f od x plus g od x. I teraz f od x, a f od x tutaj, f od x mamy tu, a g od x mamy tu. Czyli dodajemy te dwie rzeczy, czyli 9 minus x kwadrat, może jeszcze napiszmy nawias, plus g od x, czyli 5x kwadrat plus 2x plus 1. No i co? I tu mamy tak, minus x kwadrat plus 5x kwadrat, czyli 4x kwadrat plus 2x. I tu mamy 9 plus 1, czyli plus 10. A więc f plus g, suma funkcji f i g jest funkcją 4x kwadrat plus 2x plus 10.